Ściana wydobywcza jest sercem kopalni. Aby do niej dotrzeć, drążymy wyrobiska korytarzowe. To czasochłonny i kosztowny proces. Wszystko po to, by sięgnąć do najlepszych złóż węgla koksowego. Zakup kombajnu Bolter Miner to inwestycja zrealizowana przez Jastrzębską Spółkę Węglową i JSW Innowacje. Może stanowić największy od lat przełom technologiczny w polskim górnictwie węgla kamiennego. Nowy kombajn, nowe doświadczenie, no i ciekawość ludzka, że tak powiem, przekonała mnie bardziej na to, żeby przejść na Boltera. Jesteśmy w tej chwili w przodku chodnika BW1N w pokładzie 401 na kombajnie Bolter Miner. Jest to głębokość rzędu 880 metrów od powierzchni ziemi. Bolter Miner jest to pierwszy w JSW i pierwszy w górnictwie węglowym w Polsce tego typu sprzęt. Maszyna posiada organ konstrukcji liniowej, organ rozsuwany od szerokości 4,8 metra do 5,60. Urządzenie wyposażone jest w 6 kotwiarek, 4 kotwiarki stropowe, 2 kotwiarki ociosowe. Ładowanie urobku odbywa się za pomocą organu ładującego i pługu. Szeroka podawarka pozwala na osiągnięcie dużych wydajności ładowania do kilkunastu ton na minutę. Dużo szybciej bolterem zrobimy takiego jednego tak zwanego cykla niż na zwykłym standardowym kombajnie. Czas drążenia takiego jednego metra na zwykłym kombajnie odbywa się gdzieś w granicach od 40 do 50 minut. Tutaj przy dobrych warunkach to wydaje mi się, że jest połowę mniejszy czas niż na standardowym kombajnie. Uważam, że ta obudowa jest dużo bardziej bezpieczniejsza od klasycznej. Obudowa jest zdecydowanie inna, aniżeli standardowo stosowana, bo w każdym wyrobisku widać obudowę, widać jak ona pracuje. Natomiast tutaj mamy kotwy, które de facto są zabudowane w górotworze. Opieramy się tutaj przede wszystkim na rozwarstwieniu mierzach, czyli takich urządzeniach dosyć prostych, które montuje się w otworach małośrednicowych. Mamy punkt zaszczepienia w górotworze, tutaj mamy wybrane głębokości 2, 1, 5 i 6 metrów i mamy punkt odniesienia na stropie. Mamy tutaj odpowiednie kolory, zielony, żółty i czerwony, które sygnalizują odpowiednie progi zadziałania, progi bezpieczeństwa. W czasach, w których ja się przyjmowałem na kopalnie, zupełnie inne były technologie tego drążenia. Czas drążenia był zupełnie inny, no i postęp dobowy tak samo był w zupełności inny niż teraz. Przez ten cały okres funkcjonowania tego wyrobiska, drążenia tego wyrobiska, ten stopień bezpieczeństwa jest wysoki. My tutaj to obserwujemy, monitorujemy stale, oczywiście wspólnie z kopalnią. Te wyniki są zbierane, analizowane, no i są wyciągane oczywiście odpowiednie wnioski. Uczymy się nowych rzeczy, implementujemy je tutaj w warunkach dołowych, no i niewątpliwie wykorzystamy je w dalszych pracach, ponieważ no, mamy sygnały z innych spółek węglowych, że są zainteresowane tym tematem, żeby zastosować tę technologię również u siebie. Dzięki zastosowaniu tej maszyny Bolter Miner 12 CM30 można drążyć wyrobiska szybciej, łatwiej i taniej i przede wszystkim bezpieczniej.